Hej, hej, troszkę się spóźniłam, bo jeszcze sobie włączę Was na podglądzie. Włączę sobie Was gdzieś tutaj. Przepraszam za spóźnienie, ale miałam 10 km do domu, więc musiałam jeszcze dojechać. Jeszcze musiałam dojechać i dlatego kilka minut, ale zmieściłam się w studenckich 15 minutach, więc nie jest tak źle. Jeszcze podłączę sobie telefon pod ładowarkę. Więc wybaczcie to spóźnienie. Tutaj sobie po... Witam, witam. Elżbietę tutaj widzę na telefonie, ale już sobie na komputerze podgląd włączam. I będziemy zaczynać. Wyciszę też sobie to, żebym nie mówiła podwójnie. O, i już tutaj widzę. Okej. Wszystko chyba dobrze widać i słychać. Możecie powiedzieć, jak to wygląda u Was. O, mam komentarze. Cześć, 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 witam, witam. Cześć Doris, Anetka, witam serdecznie i Grażynkę. Jestem, która jest 5 po... Dobra, nie jest tak tragicznie. Dzisiaj akurat tak ustaliłam sobie, że musiałam bardzo szybko wracać do domku. Hej Beatko, cześć Basiu i Marzenka. Tutaj czy to będzie wszystko widać? Waham Wam tutaj włosami. Czy ja tutaj wszystko będzie dobrze, elegancko widać, bo tutaj mi się poprzekrzywiało coś. Chyba będzie ok. Cześć Henryka. Dzisiaj będziemy robić sobie album. To znaczy bazę albumową. Musiałam jeszcze sobie posmarować ręce kremem, bo mam takie suche. Cześć Bartosz. Hej, witamy Cię serdecznie. Będziemy robić album. Zrobimy sobie dzisiaj tylko bazę, bo wszyscy wiemy, że wykonanie całego albumu byłoby, jest bardzo czasochłonne i no i bym Was tutaj musiała trzymać pewnie z 3 godziny, więc póki co zrobimy sobie bazę. Może zostawię sobie tą bazę i okleimy, jeszcze przesunę troszeczkę kamerkę, telefon w sumie. Może zostawimy sobie i będziemy... Cześć, cześć, witam serdecznie, witam, witam. I sobie razem zrobimy, ale po prostu nie wiem, czy nie będzie mi potrzebna wcześniej do skończenia, bo mam zamówiony albumik. Ale no, zdjęcia się pojawią w każdym bądź razie, bo będziemy robić tutaj to razem ze sklepem skrapkowo, więc należałoby tutaj zdjęcia. Część sobie przygotowałam. O, mój psiak jeszcze tutaj się troszkę cieszy, że Pancia wróciła i mi tutaj lata. Ja sobie przygotowałam część rzeczy. Nie wiem, czy tutaj ktoś jest. A, Gosia! Mojej bazy? Robiłaś też z watoliną. O, dzień dobry Pani Agnieszko. Robiłaś też z watoliną. No, ja już też robiłam właśnie i pomyślałam, że możemy zrobić taką właśnie mięciutką. Ja mam tutaj płótno introligatorskie. Nie wiem, czy widzicie, ale one jest takie z brokatem. Super jest. Świeci się, a nawet widać, widać. Wiecie, jak ładnie tutaj wygląda? Są takie białe też, takie brokatowe. Nawet mam tam, ale mam na zwoju taką zwiniętą rurkę, więc nie będę wyciągać, ale jest przepiękna to płótno. Dobra,
Teraz tak. Najpierw watolinkę. Watolinkę znajdziecie też w sklepie skrapkowo. Moja baza będzie na zdjęcia 10 na 10, ale chciałam też uszykować miejsca, żeby można było w razie czego albo w kieszonkę wsunąć sobie zdjęcie takie tradycyjne 15 na 10. Więc ja sobie tutaj obliczyłam. Ta watolinka jest troszkę szersza. I obliczyłam sobie tutaj, że moja baza będzie miała 13 cm na 18,5. I przygotowałam sobie dwie takie tektury. To jest tektura introligatorska o grubości 2 mm. I ja sobie teraz to tutaj skleję, aż mi tchu brakuje, bo jestem taka troszkę zsapana. I możemy to kleić. Najpierw kleimy do watoliny. A jak tam wydajecie radę? O! A pierwszy raz robiłeś, Bartosz, z tą watoliną, czy już któryś raz? Bo wiesz, czasami tam coś planujemy i może nam nie wyjść. Ja też robiłam chyba tylko z dwa razy. I wiesz, czasami mamy gorszy dzień i nam coś może nie wyjść, nie? A jak robiłeś któryś raz, a pierwszy raz ci tutaj... Pierwszy raz pewnie robiłeś. No może coś tutaj, jakieś informacje świeże wyniesiesz. Może coś ci się przyda tutaj. Oczywiście rozcieram sobie tym moim pędzelkiem silikonowym. Jest świetny, bo w ogóle się klej do niego nie przykleja. To znaczy przykleić się przykleja, ale wystarczy paluszkiem lekko posmyrać i wszystko odchodzi. Ok. I przyklejamy. Później sobie poodcinam te tutaj, co mi wystają. Wakacje. Super. Fajnie. Fajnie, że można się jeszcze troszkę pourlopować. Basia też ogląda na razie. A zraziłeś się pierwszy raz. Wiesz, może jakbyś spróbował drugi, to może byś tam swoje błędy poprawił i może by ci wyszło wszystko. Ale no, jest po to tutaj. Jestem, żeby wam pomóc, co nieco, jeżeli będę potrafić, bo może... Wiecie, każdy ma też inne sposoby, nie? I teraz tak. Tutaj ja to robię na oko. Nie to, tylko to. Mój grzbiet ma szerokość 6 cm i oczywiście na 18,5 jest długi. Tutaj zostawiamy zawsze taką przerwę. Jeżeli mamy tekturę 2 mm grubości, to powinno tu być minimum 4 mm, czyli podwójna grubość, tak? 4 mm przerwy. Ale ja uważam, że tutaj może być śmiało nawet pół centymetra, dlatego że jak tutaj będziemy zamykać i to będzie miało po prostu nam gdzie pracować i nie będzie nam pękał papier. Robię to na oko, więc nawet zmierzę, ile tutaj jest tej przerwy. Ja wam zaraz powiem. Tu jest 7 mm przerwy. Musimy też brać pod uwagę to, że jak używamy watoliny, to mamy jeszcze większą grubość, nie? I to po prostu musi gdzieś nam zapracować. Ojejku, a jak tam u was w ogóle rozpoczęcie roku i już drugi tydzień leci szkoły? Bo ja byłam cały czas w trakcie organizacji wszystkiego i... No i powiem wam, że z językiem do pasa. Kleju nie żałujemy. Tutaj. Oj. Jak tam u was idzie organizacja wszystkiego? Macie w ogóle taki kłopot, czy już was może to nie dotyczy, bo mnie jeszcze dotyczy syna. Córka już jest na studiach, więc sobie radzi sama.
A poza tym jeszcze mam miesiąc wakacji, więc się byczy. Dobra, przyklejamy ten grzbiet. Mój grzbiet ma 6 cm. Będzie miał, baza będzie miała 5 kart. Dlatego, że to ma być album na każdy, jakby etap rozwoju. I po prostu chciałam, żeby było 6 miejsc, 6 kart. Ale jeszcze zobaczę, jak to wszystko tutaj ułożę, ale bazę chciałam właśnie zrobić z Wami. I drugą w tej samym odstępie, czyli około 7 cm. O, Anetka, nauczyciela, czego uczysz, Anetko? Nauczyciele zabierają pracę do domu, prawda? Jak to we wrześniu? No, tylko wiesz. Zależy chyba, jakie ma, w jakim wieku ma się dzieci. Tak mi się wydaje. Ale. No, ale to też zależy od nas, nie? Jak sobie to. Cześć, Kasiu. Dobra, i tutaj też mniej więcej, zaraz zresztą sobie linijką sprawdzę. Dobra, nie wzięłam sobie mokrych chusteczek i teraz tak będę ocierać ten klej. Ale już trudno, jak udamy sobie radę. No i tutaj też jest 7 mm, ale mam oko wprawne. Też jest tutaj 7, bo tutaj też rozłożymy. I tutaj jest 7. Dobra, tak mniej więcej, bo i tak będziemy jeszcze to kleić na nasze płótno. Dobra, tutaj może sobie wezmę. Ja mam tutaj te nożyczki. Zaraz zobaczymy, czy dadzą radę z szkoły specjalnej. O, to wyzwanie niezłe. To naprawdę wyzwanie. Podziwiam. Ja tu się nie nadaję na nauczyciela, więc podziwiam. Dobra. Tu wyrównuję sobie. To też nie musi być tutaj jakoś super, super równo, dlatego że to i tak będziemy zaklejać sobie. Będziemy sobie zaklejać za chwilę tym płótnem. O! Trzeba się trochę postarać tutaj, żeby. Okej, tutaj też wyrównam lekutko tylko. I tutaj obetniemy, bo mamy tutaj dosyć. Dosyć mocno nam tutaj wychodzi. Jeżeli będę musiała skończyć wcześniej ten album, to za miesiąc zrobimy sobie na live. Ja jestem ciekawa, czy będzie ktoś w ogóle chętny, więc zaraz Was zapytam, aż mi się język plącze. Chciałabym zrobić kalendarz na 2025 rok. Bo mamy na sklepie, zaraz Wam pokażę, dzisiaj się pojawiły na sklepie. Mogłam sobie to od razu normalnie wyciąć, wiecie, taki prawidłowy rozmiar, ale no, naprawdę dzisiaj mi brakowało czasu, więc musimy to jakoś tutaj sobie poradzić. Co? Straciłam wątek, bo tak szybko się rozpraszam ostatnio. Chciałabym zrobić kalendarz na 2005 rok, bo mamy właśnie na sklepie fajne takie wkłady do notesów. Zaraz Wam pokażę, tylko okleimy sobie tą bazę. Ach, koncentruję się.
Bardzo się koncentruję, wiecie. Okej. Jeszcze tutaj tak troszkę zjadę po ukosie. Ale też te nożyczki dają radę. Już nie będę tutaj szukać innych. Okej, to sobie odkładam. Mam tutaj. Będzie taki mięciutki, nie? Jak poduszeczka. I biorę sobie, tylko wezmę na razie tą matę sobie na bok. I biorę sobie tutaj, posmaruję klejem. Dlatego smaruję, jeżeli bym nie używała tej watoliny, to bym smarowała tekturę, tak? I bym przyklejała ją tutaj, ale że ta watolina już jest na tekturze, więc sobie posmaruję tutaj. Musiałabym sobie wyciągnąć jeszcze klej. O, mój pies chce wejść do domu. Zaraz ją, panciu. Panciulek zaraz weźmie. Wpuści. O, mam tutaj też nowy klej. Skupiam się, żeby tutaj ładnie po linii. Już sobie tutaj odrysowałam wcześniej. Kleju, no, nie żałuję. Ok, rozsmarujemy. Zobaczcie, jak fajnie ten pędzelek po całości tutaj nam rozprowadza ten klej. Ja mam tutaj tą linię. Okej. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, nie? Żeby nie było wtopy. Poprzyciskam troszeczkę. Justynko, używam Eco Scrapbookingu. Tylko i wyłącznie. Gdzieś mi tutaj włosami mam, ale mam rozpuszczone i gdzieś mi tutaj machają. Eco Scrapbookingu. Idzie zima, to album trzeba ogrzać. A, tak, Grażynko, tak. Musi być cieplutko. On jak tutaj, wiecie, jak ja go przyklejam, to on jest taki tutaj, wiecie, taki mięciutki, no bo wiadomo, że no ta watolinka nam tutaj no daje taką chmurkę, nie? Ale myślę, że to w niczym nie będzie przeszkadzać. I narożnik. I teraz tak. Gdybym nie używała watoliny, to bym zostawiła tutaj, mam nadzieję, że to widać, to tutaj od narożnika zostawiłabym 2-3 mm. Ale że tą watolinę mam, więc postaram się ją troszeczkę dalej wypuścić, żeby później nie mieć takiego problemu, że ten narożnik mi tutaj się nie zakryje, nie? O, lepiej tutaj wcisnąć i mieć nadmiar, niż chociaż można zawsze użyć narożnika, nie? Nawet mam, jakby się coś wydarzyło. Ale lepiej zostawić sobie właśnie w tym wypadku tutaj odrobinkę więcej tego zapasu. Bo zawsze można tam coś dociąć, a jak już odetniemy za dużo, no to wiadomo, że już tutaj nam nic nie pomoże. Żebym się nie zagadała i nie odetnęła za dużo. Dobra, to jest ok. Teraz to będziemy sprzątać. Tu tym klejem sobie nie ufytlała. No.
co jeszcze chciałam powiedzieć? Płótno hydroligatorskie ma to do siebie, że można je też taką wilgotną ściereczką wytrzeć, ale na sklepie mamy też takie owijki laminowane, które też fajnie się sprawdzają do albumu. To są właśnie okładki takie do, nie okładki, tylko owijki do albumu. Ale wtedy watoliny nie możemy użyć. Dobra. Ja zawsze sobie przyklejam najpierw dłuższy bok. To bierzemy się do roboty. Dokładnie tutaj. Muszę tam zerknąć. Mam nadzieję, że wam tutaj nie będę swojej głowy wrzucać. Że nie widać mojej głowy, bokiem się przekręciłam. Dobra, teraz tak. Zanim sklejam, patrzę, czy rzeczywiście tutaj mamy równiutkie te odstępy. Trzeba to też skontrolować. I naciągam. Naciągam porządnie. Ja robiłam sobie kiedyś właśnie taki na watolinie album i bazę robiłam z kością, tutaj wciskamy. Ja jestem tutaj tego zdania, że tu lepiej, żeby zostało, niż żeby nam brakowało. Ja, aha, bo znowu straciłam wątek. Robiłam na tym takim pluszowym tym, jak to się zwie, na pluszowym tej okładce, tym płótnie i też bardzo fajnie to, wiecie, nie dosyć, że to był taki grubasek, to jeszcze dodatkowo ten plusz był taki przyjemny. Wciskamy tutaj zawsze bardzo mocno tutaj, żeby to nam się wszystko powklejało do środka. Jeśli trzeba, to kilka razy. Dobra, i teraz z drugą stronę. Tu mam końcówkę kleju, dlatego muszę troszkę wstrząsnąć. Tutaj można by było też tym pędzlem zetrzeć, żeby klej był, wiecie, wszędzie. I naciągam też. Trzeba to dokładnie naciągnąć. Porządnie. Zaraz tutaj, zaraz. Już. Jak co tu? Gosia, z czegoś pyta Gosia. O coś pyta Gosia. Już. Hmm.
wiesz, Gosiu, wiesz, Gosiu, no to zależy, jak tobie pasuje, bo możesz zrobić podwójną, ja jak, bo to zależy, jaką masz batominkę, tak? Ale przecież każdy, no, wie, jaką chce mieć tutaj miękkość. Ja mam, nie wiem, jaka to jest. W każdym bądź razie, jeśli bym chciała, żeby było grubiej, to ja bym sobie po prostu podwójnie zrobiła, tak? A jeżeli ty sobie zmniejszasz, no to wiesz, to już zależy nasza inwencja twórcza, nie? Tych laminowanych, a Bartuś, ja wiesz, że te laminowane chyba nie są dobre na ten, z tą, i też kładłeś watolinę właśnie do tych laminowanych? Bo wydaje mi się, że chyba nie będą, nie są dobre. Może dlatego ci po prostu coś nie poszło tak, że miałeś tą laminowaną okładkę, co? Cześć, Basiu. Cześć, Basieńko, cześć. Fajnie, że wpadłaś. Zobaczcie, tutaj mam, o widzicie, tu mam po prostu za mało obcięte, więc ja sobie to docinam. Jak już wcześniej mówiłam, lepiej sobie zostawić, mieć zapas, niż później kombinować, że jest za mało, nie? A tutaj, jak sobie tutaj zagniemy, to nam tutaj się ładnie narożnik chowa. Dobra, co tu miałam zrobić, bo nie przygładziłam. Tutaj sobie też wpychamy. Tak, tak, bo wiesz, płótno to jest chyba takie bardziej elastyczne, nie? Mi się wydaje. A jeżeli chodzi o tą watolinę, to wiadomo, że jak ktoś chce naprawdę taki puszysty sobie zrobić, to sobie zrobi podwójnie, nie? A jeżeli ktoś chce sobie zrobić mniej puszysty, no to sobie grubszą odchudzi. O, tak się wyrażę. Odchudzić też można. No, tutaj się ledwo mieszczę, ale się mieszczę. Gdzie tak gadałam, ale się mieszczę. Więc wiesz, że trzeba tutaj ostrożnie przy tych narożnikach, bo narożniki zawsze można skrócić, nie? To, co jest za dużo. Zresztą chyba we wszystkim tak jest. I Gosia, jak wtedy, jak masz grubszą, no to wiadomo, że musisz zrobić większe tutaj odstępy też, nie? Rozetrę sobie, bo chyba przesadziłam z klejem. Tam powpycham troszkę. O, jak okleję bazę, to pokażę Wam zaraz te... Wytrę sobie ten pędzel tam, żeby się klej nie zmarnował. To zaraz Wam pokażę te wkłady do tych notesów. Mówię Wam, ja jestem po prostu zauroczona tymi wkładami. Fajne są. Zaraz mówię, kurczę, musimy na skrapkowie zrobić kalendarz. A w ogóle bylibyście chętni, żeby zrobić taki kalendarz? Materiałem watolinę oklejałaś? No nie wiem, no każdy ma swoje sposoby. Może komuś tutaj, każdy może przecież też modyfikować wszystko do swojego, wiecie, do swojej wygody, nie? Wszystko podporządkować pod swoje upodobania, że tak się wyrażę, bo każdy z nas jest inny i każdy robi inaczej. I każdy woli co innego, więc... My tu Wam tylko pokazujemy, jak można to wykonać, a modyfikacje to zawsze można w sobie jakieś wprowadzić, nie? A to miałaś takie, Gosia, tutaj zostawiałaś takie uszka, na tych uszkach też miałaś watolinę?
tutaj już, bo tak tutaj przemykają mi. O, Grażynka robiła z materiału. Tak, jeszcze wiesz co, Grażynko, mi się podobają takie kwieciste. Takie kwiatki, jak jakby to porównać do takiej angielskiej tapety. Bardzo mi się takie albumy podobają. Właśnie takie w kwiaty, dużo kwiatów. I też omyślałam, bo kiedyś szyłam poduszki i mam bardzo dużo takich materiałów, różnych bawełny. I też sobie o tym pomyślałam kiedyś, że można by było zrobić taki album. Super wyszło. No widzisz, muszę, Grażynko, też kiedyś spróbować, tylko ciągle brakuje mi czasu. Narożniki ci się nie udały. A wiesz, Bartuś, że są takie narożniki, które nakładasz? Tak całkiem maskuje tutaj. I one bardzo ładnie wyglądają, tak elegancko, nie? Czy robiłeś tutaj takimi na wierzchu, tylko przyklejanymi, czy takimi zaciskanymi? Nie, 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 to dopiero za miesiąc, Gosiu. Za miesiąc, bo ja muszę zrobić najpierw projekt takiego planera. Wiesz? A ten kalendarz chciałam zrobić właśnie za miesiąc, dlatego że ja dopiero teraz, tutaj dopiero teraz są te wkłady na sklepie. Są świetne i po prostu no nie zdążyłam zrobić projektu, a ja muszę zrobić najpierw, wiecie, taki projekt sobie zaplanować i dopiero mogę później się podzielić z wami, bo jeszcze nie robiłam takiego. A dzisiaj robimy ten, bazę do albumu. Imitującym co? Zamsz, welur. No tak, tak, właśnie takim welurkiem ja robiłam, Gosia, ostatnio. To też fajnie się przykleja. Tak, o, dziękuję ci bardzo, cieszę się. Jak będziesz mógł wykorzystać właśnie ten mój pomysł, to bardzo się cieszę, że się komuś przyda. Gosia, już czytam. Nie piłam, ale muszę, przepraszam was, muszę się napić wody. Aha, no, bo te mi się na przykład podobają te zaciskowe, złote albo srebrne, albo są takie miedziane, nie? Fajne. Aha. Emanuela, cześć. Cześć, fajnie, że wpadłaś. Już mniej niż tektura. Aha. Cześć Iwonka. Cześć Iwonka. Dobra. To teraz zobaczcie. Bazę mamy gotową. Ona jest taka, wiecie, jak poduszeczka, nie? Fajna. Nie wiem, czy dobrze wam tutaj pokazuję. Taka poduszeczka. Mięciutka. No. I niech ona sobie odpocznie. Fajnie. Teraz zobaczcie, jaka jest elegancka w ogóle ta... to płótno. Naprawdę piękne jest. Dobra. I teraz zrobimy sobie ten uchwyt Hidden Hinge. I już. Teraz tak. Do uchwytu mam tutaj papier 170 gram. Nie wiem, czy jest dobry, ale nie mam 190. A później mam 250. I po prostu boję się, że 250 będzie za sztywna. A po drugie, ten papier ma troszeczkę inny odcień, czerni, bardziej w szary wchodzi niż ten. Ale to nic nie szkodzi, bo to jest tylko ten uchwyt i będzie tylko odrobinkę wystawać, więc to nam niczym nie przeszkadza. I teraz wezmę sobie tablicę do bigowania, bo ja muszę mieć tablicę, żeby mi się nic nie przesuwało. Zdmuchnę tylko nieco. Nieco zdmuchnę. I teraz właśnie, jeśli chcę obliczyć sobie grubość grzbietu, to też wam podpowiem. Jeżeli chcecie sobie obliczyć, jaki ma być gruby grzbiet, bo wiadomo, że musimy najpierw zrobić to, nie?
Mam tutaj gdzieś właśnie taki kawałek, gdzie próbowałam robić ten grzbiet. Zaraz tylko. O, jest, 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 jest. Bo tutaj tylko na wizji jest porządek. I teraz tak, wzięłam sobie taki kawałeczek. No i zaczęłam bigować, nie? I bigowałam. Bigowałam sobie tutaj na pół cala. Przepraszam, jeden cal. Tak? I to jest ta część, która nam wchodzi. Mam nadzieję, że to widać. Mam, zresztą obniżę na momencik telefon, żebyście lepiej widzieli. O! Na jeden cal biguję sobie zawsze tą część, która ma wchodzić nam tutaj na... tutaj w tą szparę. Ta część jest odstępem między kartami. A tutaj mamy to skrzydełko, na którym będziemy mocować karty. Ja zawsze karty mocuję tak, żeby dodatkowo była jeszcze kieszonka, bo można wtedy wykorzystać to miejsce, żeby dodatkowo sobie włożyć zdjęcia. Więc tak, tutaj ja nie chciałam zbyt po prostu zbyt dużej odległości mieć między kartami, więc ja sobie tutaj biguję na 3 bigi, czyli to jest inaczej 3 ósme cala. Tak, tu mam to. I teraz, jeżeli nie posługujecie się calami, to wystarczy sobie na bigownicy przeliczyć 3 bigi. 1, 2, 3 i bigujemy. I później mamy na 4 bigi, czyli to będzie 1, 2 cala. 1, 2, 3, 4. I znów bigujemy. I to samo, 1, 2, 3, 4. Bigujemy i znów tutaj bigujemy na 3 bigi, czyli 3 ósme cala, dlatego że znów będziemy robić przerwę. Mam nadzieję, że jasno to wytłumaczyłam. Hej Marylka, cześć! Nie, 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 to nie, ale który? Ten? To nie, nie, to nie jest Action. Wiesz co, Bartuś chyba zrobi na wstążkę, bo mnie się bardzo podoba, jak tutaj jest, wiecie, taka duża kokarda, nie? Wiem, że mam nisko, ale będę bigować jeszcze i nie będę podnosić na razie. Dobra, czyli teraz mam nadzieję, że jasno tutaj się wyraziłam. Czy ktoś coś jeszcze pytał o coś? W jaki sposób ja to robię? Iwonkę witałam, już nie pamiętam. I teraz, aha, i teraz tak. Wiem, że mam mieć... Ja już tutaj mam zrobione, bo ja to jest właśnie taki mój przykład, którym ja obliczam, jaka grubość grzbietu będzie. I tutaj jest trzecia strona, tak? Na trzecią stronę tu jest czwarta, ojejku, czwarta i piąta strona. I ja sobie to tutaj tak ściskam. Tak, bo tak, tak po prostu jestem pewna, że dobrze to obliczę i... Na końcu oczywiście też biguję przerwę i ja sobie to mierzę po prostu od tego miejsca, ojejku, od tego miejsca. Można to posklejać, żeby było łatwiej, jeżeli ktoś chce być pewien, do tego miejsca następnego. I tutaj mam 6 cm, dokładnie. I dlatego wiem, że ten mój grzbiet powinien mieć 6 cm. Ja sobie tak to obliczam. Nie wiem, może jest jakiś łatwiejszy sposób. A ja sobie utrudniłam. W każdym bądź razie ja tak robię. Dobra. Czyli co? Bierzemy ten. Bierzemy ten papier. Mam nadzieję, że on będzie wystarczający. To jest 170 czy 190? 170 gram. Wydaje mi się, że powinien być 170. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Okej, okay, czyli jak bigujemy? Jeden cal, czyli to jest to, co idzie. To jest to, co idzie do przyklejenia. Później idzie 3, czyli przerwa. I 2 razy po 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tak? I tu mamy jeden uchwyt. I znowu przerwa na 3. 1, 2, 3. Czyli to jest ta węższa część. Jeżeli byście chcieli mieć większy rozstaw między stronami, wtedy musicie tutaj sobie zrobić większą przerwę.
I znowu teraz drugi uchwyt. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. I teraz przerwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj mamy które? Może sobie napiszę ołówkiem, bo jeszcze pojadę, wiecie, gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną. Tu jest jeden. Ołówkiem troszkę widać. Dwa. Trzy. Ok. Dobra, to jeszcze dwa. I znowu przerwa. Robimy na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. I jeszcze przerwa. Raz, dwa, trzy. I ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. I przerwę robimy teraz na samym końcu też. Jeden, dwa, trzy. I teraz sobie biguję jeden cal, dlatego żeby było mniej więcej ten sam tutaj wymiar jak po tej stronie. I na tym jednym calu będę sobie, to po prostu jest do odcięcia. O, i zaraz będziemy ciąć. Ok, czyli odcinam tutaj ten kawałek. I teraz tak, moje strony będą na 17 cm. Tak, bo ja już tutaj mam przygotowane, czyli 17 cm. To jest moja strona, część tylko mojej strony, już tu sobie troszkę przygotowałam. Czyli obcinam to na 17 cm. I z tego zaraz ułożymy naszą harmonijkę. Zaginamy odwrotnie. Zawsze jak zaginam, to staram się, żeby z tej i z tej strony było równo. Bo jak tutaj coś, wiecie, krzywo się zrobi, to później będą krzywo strony. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł z tym papierem, ale zaraz zobaczymy. Po prostu zgapiłam się i nie zwróciłam uwagi, że nie mam już tego. I musiałam po prostu kupić taki normalny papier. Odwracam sobie, żeby było mi wygodniej. Justynko, tak, oczywiście wszystkie live'y są zapisane i ten też będzie zapisany. Ja tutaj ze sklepu jako tako nie używam po prostu takich produktów jak na przykład papier jakiejś firmy, tak, skrapowy. No nie używam tutaj wykrojników i tak dalej, ale mam tutaj ze sklepu wszystkie narzędzia, tak? Czyli pędzelki mamy, mamy klej na sklepie, mamy sprzęty takie jak, wiecie, trymer. To jest taki najmniejszy trymer i ja go kupiłam na samiutkim początku i mam go od samego początku i on cały czas równo tnie. Także polecam, nie trzeba kupować jakich olbrzymów jakichś za, wiecie, 500 zł. Tylko wystarczy na sam początek taki trymer. Co jest? No trzeba wymieniać ostrza, ale no wiecie, tnie prosto i raz na jakiś czas, jak wymienimy to ostrze, to moim zdaniem nie jest tutaj jakiś wielki problem. Nożyczki też polecam, świetne są do wszystkiego. Przytną wszystko. Nawet powiem Wam, że się nie przykleja taśma do nich. Okay. Wiecie, to musi też pracować, nie? I teraz zaginam sobie, tak? Robię oczywiście tutaj, gdzie bigowałam na cztery, to ja sobie to zaginam tak, żebym miała taki uchwyt. O, w ten sposób.
jedną i w drugą stronę. Papier musi się rozpracować. Ja się tutaj trochę skupiam. Cześć Kasiu, cześć, hej, fajnie, że wpadłaś. Nie masz, przepraszam, nie czytałam. Dobra, już, live. A, no to zapraszam. Jeżeli będziesz miała jest tylko jakiekolwiek pytania, to śmiało możesz pisać i pytać. I na YouTubie, o tak, bo na YouTuba też wrzucamy filmy wszystkie, które jest. Tak, to nie jest naprawdę nic. Wystarczy, wiesz, krok po kroku, a jeżeli nie będziesz wiedzieć, coś będzie ci, jakąś zagwozdkę będziesz miała, jakiś problem, to śmiało możesz pytać i pisać. Odpowiem. Ktoś tutaj mówi o jakimś co? Co to jest? Wiesz co, Gosiu, ja wolę, no to tak zależy, kto tam chce. Ja wolę tutaj swoje stare metody. Ja w ogóle, ogólnie to ja się lubuję robić exploding box, robię. A że, wiecie, ktoś tam się raz na jakiś czas zgłosił po album, chociaż ich nie pokazuje. A no to oczywiście z miłą chęcią też wykonam, dlaczego nie, skoro umiem. Och, nie ten klej. I teraz oczywiście wszystkie te skrzydełka smarujemy klejem. I sklejamy. Aha, ktoś tutaj mówi, że podpowiada, że ja nawet nie wiem, jaki ten uchwyt jest, więc nie podpowiem. Ja tutaj zawsze ten swój sprawdzony wolę korzystać. Tak. Justynko, to jest moja psinka, to jest moja towarzyszka, to jest mój cień i anioł stróż i wszystko razem. To jest taki podrabiany jamnik. Się śmiejemy, że to taki podrabiany jamnik. Aha, tutaj mówicie o tym. Grażynka mówi, że łatwiejszy. No, muszę kiedyś sprawdzić, ale no nie mam na razie takiej potrzeby, więc nawet nie wiem, na jakiej zasadzie to jest pomocowanie. Skąd ta nazwa w ogóle? Inne mocowania znam, ale na czym polega akurat to nie mam pojęcia. Okej, i kolejne. Co chciałam? Chciałaś wyjść na fotel, tak? No chodź. No chodź dalej, weź. Nie trącaj mnie, bo ja nie mam teraz czasu. Uciekam wam tutaj. Tu masz. Zobacz, co dla ciebie mam. Masz. Idź gryźć. No. A, dobra, wlazło na fotel, to będzie teraz grzecznie siedzieć. Nie będzie nam przeszkadzać. Wszystko na YouTubie jest wszystko. Więc tak naprawdę. A które robi Hinden Hinge Plus, Marylko? Czy które robi na warsztatach?
Bo szczerze powiem, że Wam nie interesuje się tymi warsztatami. Tutaj na YouTubie w sumie można znaleźć wszystko, ale... A powiedz Marylko, jakie robi właśnie ten uchwyt? Który ten uchwyt robi? Jestem ciekawa. Może bym musiała jakiś warsztat wykupić, co? I się dokształcić troszkę. Dziewczyny tam wymiatają z tymi albumami. Aha! Hint and Hinge Plus. Aha, no to też jest fajny sposób, nie? Bo wtedy taki jest elastyczny ten album. Fajne. Dobra. I mamy takie coś nam tutaj wyszło. Takie coś nam tu wyszło. I teraz będziemy przyklejać to tutaj. Będziemy to przyklejać tutaj. No i się tak zastanawiam. Tu jest 6, dobra. Muszę to porozciągać. Okej. Okay. Dobra, teraz co? Musiałabym taśmę. Jak mam większy album, to lubię użyć tej taśmy, tak dla pewności. Tutaj sobie tylko zaznaczę. Dokąd mogę tą taśmę przykleić i mniej więcej tutaj też. Ja mam tą żółtą, bo mam dwie takie, ale na sklepie jest ta czerwona, taka wiecie, taka mega, ona tam jak przytrzyma, to nie puści, więc jeżeli byście chcieli właśnie sobie w przyszłości taśmy kupić, to ja Wam polecam bardziej tamtą niż tą. Tak, tak, ten co robi to mam Hindenhinge, tak, tak, Marylka tutaj super, dziękuję Ci bardzo, że podpowiadasz, bo się skupiam i nie widzę wszystkich tych komentarzy, bo tak mi przelatują. To jest Hindenhinge. A Hindenhinge Plus to jest po prostu tak, że ten, ja tutaj jak będę tą kartę mocować, tak, to ona będzie tutaj tak sztywno. Nie? Ona będzie tutaj sztywno. Ojejku. Nie chcę tutaj pozaginać, bo już mam od kleju lekko wilgotne. O, ona jest tutaj tak sztywno, a dziewczyny jeszcze robią, nie? Że ona będzie tak tutaj sztywna, a dziewczyny robią jeszcze tutaj takie załamanie, że ona jest, ta strona taka bardziej elastyczna, bardziej tak pracuje fajnie, nie? A ten sposób, o którym mówiła Gosia, to nie mam za choinkę, nie wiem jaki to jest. Bo tak naprawdę to ja się nie interesuję, no bo tak jak wcześniej wspomniałam, ten sposób mi wystarczy. I po prostu nie mam potrzeby, żeby się tutaj jakoś zajmować. A przede wszystkim też nie mam za bardzo kiedy i... Wykupiłam kurs prowadzenia Instagrama w lutym i nie wiem, czy połowę już zrobiłam, a mam już wrzesień, więc wiecie, jak to jest. Różyczka, dzień dobry, witamy Cię serdecznie. Okej, i teraz weźmiemy sobie. Oj, nie to złapałam. Kurczę, zobaczcie, jak złapałam. Nic tutaj będzie. Będzie jeszcze klej, więc nic nie szkodzi. Dobra. I możemy, no wiecie co, no nie jestem przekonana, kurczę, co do tego, użyłam sobie na to, co do tego
do tej grubości. Ale najwyżej zerwie i... Ale w każdym razie sposób jest dobry. 190 ja bym polecała tutaj ten papier. Smaruję sobie całe. Aha, dobra, bo miałam Wam pokazać właściwie te do tych planerów. Widzicie? Nie krzyczycie, nic nie mówicie. Podniosę się. Troszeczkę się podniosę i mówię Wam tu prosto z góry w mikrofon. Okej, ojej. Się przesunęło. Och, i mi się tutaj klej mi się wycisnął. Okej, i paluszkami można, ciepłymi paluszkami. O. Ciepłymi paluszkami popieścić. O. Ja muszę tutaj ten bardzo delikatnie ten album, bo nie wiem, czy nie lepiej byłaby ta 250. Ale w każdym bądź razie, jak będziecie tutaj robić kością, to bardzo delikatnie, bo ten papier jest nasiąknięty wtedy klejem. I on jest po prostu bardziej podatny na rozdarcia wtedy. Tutaj akurat chodziło mi o to, żeby sam sposób właśnie robienia bazy, bo później można sobie ją dowolnie przecież rozbudować. Teraz mogę próbować sobie lekko zaginać i wkładać w środek papier. Ja lubię to robić powoli. O. Żeby ten papier wcisnął nam się w tą szparę tam. O. Okej. I mamy. Jeszcze, zanim to przykleiłam, to powinnam jeszcze obciąć sobie tutaj, pokażę na tym, a zaraz sobie tutaj obetnę. Jak mamy te skrzydełka tutaj, powinnam to zrobić, zanim przykleiłam. To obcinam sobie, o, z jednej i z drugiej strony, tak z ukosa, to wtedy te strony będą nam lepiej nachodziły, nie? A ja sobie już przytnę to tak. Tak też można. Ale chciałam Wam powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz. Że robię to wszystko bez okularów. Zostawiłam je w samochodzie. Bo jak czekałam na syna, bo miał dodatkowy język polski, bo mój syn zdaje teraz egzamin ósmoklasisty. I czekałam na właśnie na syna, no to postanowiłam, że nie będę siedzieć bezczynnie, tylko jakoś to wykorzystam, ten czas. I wzięłam sobie szydełko i dziergałam.
No i zostawiłam te okulary w samochodzie, no. Więc mam nadzieję, że to wszystko jest prosto. już czytam. O, cześć Hinia. Fajnie, że wpadłaś. I Jolanta, cześć. Witamy wszystkich. A no właśnie, dobrze, że się odlepiło, no. Może nie jest taki tragiczny ten papier. To znaczy, Justynko, ja ci powiem tak. Jeszcze nie spotkałam się. Mam jeden album, który robiłam z warsztatów. Ja ten jeden album sobie zostawiłam. I tam się nic nie dzieje, tam się nic nie rozdziera. Najważniejsze, żeby tutaj, właśnie tutaj, jak robisz takie zgięcia, nieważne czy to jest album, czy to jest na przykład, wiecie, zamknięcie pudełka, bo takie pudełko też można zrobić, nie? Wystarczy, że tutaj jeszcze się włoży sklejone z tektury, no pudełko, tak? No nie wiem, jaki tutaj przykład wam dać. A nie mam tutaj w pobliżu żadnego takiego. Ale no, w każdym bądź razie tutaj, jak będzie zbyt ciasno, to nie będzie miało gdzie pracować. I wtedy papier może tutaj pękać, nie? Mniej pęka płótno introligatorskie, a papier no jednak może mieć taką tendencję do pęknięcia, nie? Dobra, teraz nie wiem, gdzie obcięłam. Tu obcięłam wszędzie i tutaj. Jedziemy z tej strony. Wydaje mi się, że ten... No nie wiem, może tutaj dziewczyny się wypowiedzą. Może Gosia jak robiła, bo ja nie robiłam. Jak już wcześniej mówiłam. Ten Hidden Hinge Plus. Może Gosia się wypowie. Czy to lepiej pracuje, czy jak? O, Marylka, to jesteś boska normalnie. Kocham cię. Tak. Tak. Marylka tutaj dobrze podpowiada, więc Justynko, jak coś, to Marylki słuchaj. Ja bym, bo to zależy teraz tak, 190, ja polecam 190 na tą harmonijkę. Ja mam tutaj 170 i ona jest naprawdę delikatna, wiecie? Ja nie wiem, czy ja tego nie zamienię. Zobaczę, jak te strony będą pracować, jak to wyschnie w ogóle, bo ten klej jeszcze jest, nie? Ale co jeszcze? Co chciałam mówić? Na strony... 250 nawet może być. Ja mam tutaj 250 na stronę. Nie? I jeszcze można zwrócić uwagę na to, że papier eko jest, czyli kraftowy, jest grubszy niż papier biały. Mimo tego, że jest o gramaturze 170, to on jest grubszy. Tak, dotyku. Ale oczywiście można go też tak używać, właśnie 190 na harmonijkę, na ten uchwyt tutaj i 200-250 na stronę. Dobra, to mamy ok, zrobione. Teraz musimy zrobić te krycia. Sprawdzę, czy mam to gdzieś coś, kawałek? Nie mam nic. Ojej, uderzyłam w półkę. I na kieszonki, na przykład jeżeli robi się kieszonki, to też polecam właśnie 190. Ja tak polecam. O,
No to właśnie zależy od, zależy, no naprawdę zależy, jak komu tam pasuje, nie? I teraz tak, dobra, nie będziemy tutaj się tak przymierzać, tylko zmierzymy i już. Tutaj sobie przytnę na 12,7. Ten, zobaczcie, no, jest naprawdę sztywny, nie? 12,7. Ja właśnie też wolę, dlatego tutaj mam tak około 7 mm, bo ja wolę, jak tutaj jest, jest taki odstęp, żeby nie było przy samym brzegu, nie? Nie wiem, jak tam dziewczyny inne robią, ale ja wolę, jak tutaj jest właśnie taki, wiecie, wyżej jest, nie? Dobra. Tak będzie pasować. Tutaj będzie 16, nie, przepraszam, 18, no nie mam okularów, no 18,2. 18,2. 18,2, dobra. To ile tu mieliśmy? Tutaj mieliśmy 12,7, bo jeszcze jedna jest nam taka kartka potrzebna. 12,7. I ile to było? Jejku, zobaczcie, jaką ja mam pamięć. 18,2. Skleroza normalnie, skleroza. Dobrze, że nie boli. I tutaj będziemy mieć krycie. No, możemy to skleić. Nie? Nie, wiecie co, jak schnie, to nie jest tak tragicznie. Może będzie ok. Ok. To znaczy tak. Takie płótno ja kupuję na stronie, ale ja kupuję z metra i to jest, wiecie, to są takie metr na metr kawałki albo na 1,20 m i to są, zaraz wam, zaraz pokażę, zaraz tutaj podpowiem, co to jest za strona, bo już nie pamiętam. Nie wiem, czy znajdę i nie pamiętam, jak się nazywała teraz akurat z marszu. Żagiel. O, i to jest, już wam mówię, płótno introligatorskie, to jest JDR Technik i to jest strona, a tutaj widzę, że tu jest nawet na Allegro taka, Book Binding Materials. O, to jest ta strona właśnie. Book Binding Materials. O, to Gosia kupuje w tym samym miejscu. Może Kinia by się skusiła i by miała takie kawałki na tym. Szefowo? Takie kawałeczki nie chciałabyś mieć też na sklepie?
Tutaj mamy. O, tak. Pędzelek. Polecam pędzelek. Przykleję to i zaraz Wam pokażę te nasze. Te nasze wkłady do notesów. Zobaczcie, dopiero kończymy oklejać tutaj bazę, a to już mamy godzina i 14 minut. No dobra, 4 minuty się spóźniłam, to będzie godzina i 10 minut. Trochę mi się tu bałagan zrobił. Jakieś resztki leżą. Przesadziłam. Okej. Tutaj warto, wiecie, bardzo dokładnie to przykleić. Okej, i teraz możemy się zabrać za strony. No. I mamy elegancka baza. Ok. Teraz możemy zabrać się za strony. Ja już tu sobie kilka przygotowałam. Takich, wiecie, dociętych kawałków. Ale już tutaj tniemy dalej. Tniemy tu dalej. Ok. Teraz tak. Aha, dobra. Jeszcze pokażę Wam teraz te wkłady, bo ciągle zapominam. Odpakuję sobie. To jest w ogóle firma projektplaner.pl. Może Kinia się zastanowi tutaj nad tymi. Można, wiecie, je pokroić w kawałki i zawsze jak się robi zakupy, nie, to w jednym sklepie można kupić. Fajnie tak jest. Zobaczcie, jakie fajne są te planery. Mamy tutaj kontakty z jednej i z drugiej strony. I tutaj jest, ja zaraz Wam powiem, tu jest chyba w każdym jest 50 kartek. Więc można to fajnie ustawić sobie w takim kalendarzu. Mamy listę zakupów. To nawet można by było zrobić, wiecie, takie na magnesie, nie? Że macie tutaj na tym, na tekturze, nie? Oczywiście by musiał być większy, ale tektura owinięta papierem, na przykład. O, rameczka by była taka. I tutaj można by było przykleić magnes i na lodóweczkę takie coś, nie? Fajne. Mogłoby być taki pomysł. Tutaj mamy jeszcze notesik. I ten notesik, on, ja nie wiem, czy to będzie widać tutaj w kamerze. Tutaj on, o jest, widać. Ona ma takie kropeczki, bardzo delikatne, żeby równo pisać. Fajny też jest, bo można też notes taki zrobić, tak? Można zrobić okładkę i można sobie zrobić po prostu...
Są też takie metalowe kółeczka. Można zrobić, nawet chyba na sklepie są. Są różnego tego, różnych rozmiarów. Można sobie na przykład trzy takie. O, ja mam na przykład tutaj dwa, nie? I można sobie to ładnie zrobić dziureczki. Ja mam akurat kinch, ale no myślę, że można sobie to tutaj równo też jakoś rozmierzyć na cztery kółeczka i zrobić sobie dwie takie też pojedyncze, przełożyć, ale daję Wam tutaj pomysły, nie? Tak jak kalendarz i zrobić sobie notes. Będziemy taki właśnie robić, ale kalendarz. I mamy tutaj normalnie tydzień. Fajny. Bardzo fajny, bo jest uniwersalny. Nie ma tutaj dat, więc można wykorzystać, wiecie, każdego roku, do każdego kalendarza. A z drugiej strony mamy notatki. Krateczkę. Super. Ja jestem zachwycona, bo mam już trzy pomysły na to. Są chyba... Fajne, tak. Fajne są, Martuś. Świetne są. Ja, no mówię, ja już mam trzy pomysły na to. I do wykorzystania i nie tylko, bo można zrobić na przykład prezent na gwiazdkę. Taki notes podać. Co chciałaś, Tinusia? Idź, panciulek da ci jeść. Dobra? Idź, panciulek ci sypie. Idź. Karmulkę ci sypię, no. Dobra, przytrzylej i teraz sobie tutaj, ja mam tutaj arkusz A3, więc sobie go kroję na A4. Będę potrzebowała tylko pokazać Wam. Uciekłam, nie? Wezmę wyżej jeszcze ten telefon, co? Żeby mi tu nic nie runęło. Okej. Okay. Będzie może Wam teraz lepiej patrzeć. Teraz tak, ja potrzebuję strony. Jaką dużą stronę potrzebuję? Zaraz, tak. Potrzebuję na 12 centymetrów stronę, tak? Nasze strony będą mieć 12 centymetrów. Zmierzę, czy czasami nic nie pokręciłam. Ok. I teraz z jednej strony 2 centymetry. Kosteczkę gdzieś. Kość. Gdzieś mi się zapodziała kość. Dobra, weźmiemy tutaj tą naszą skrapkową. Nią bardzo dobrze też się biguje. Zaginam. I nasza strona ma wysokość 17 cm. I mamy tutaj też dwa, bez jednego milimetra, ale przecież to nie robi różnicy. I w ten sposób mamy, wiecie, nie mamy resztek z papieru, nie? Nie mamy resztek z papieru, bo możemy z tego zrobić, znaczy zbyt dużych resztek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ja potrzebuję pięć takich, więc właśnie w taki sam sposób wykonujemy pięć, jeżeli potrzebujemy pięć stron. Teraz druga część strony. To jest po prostu taki kawałeczek. Taki kawałeczek kartki i ona już jest normalnie 12. 12 na 17. I jeszcze jedna nam jest taka potrzebna. Tu mamy. Czyli 24, od razu sobie przytnę. 24, 17. I to na pół. I będziemy mieć 5. Ok, już Wam pokazuję, jak robię stronę. To sobie
przycinam też z ukosa. Wiecie, bo chodzi o to, że jak tutaj coś... Tina! Tutaj, żeby nam po prostu nie wystawał żaden kawałeczek tutaj, nie, jak przykleimy, no to fajnie sobie to po prostu z ukosa ściąć. I tylko i wyłącznie dlatego. To jest potrzebne. Skleiłabym sobie wcześniej te strony, ale już niestety zabrakło mi czasu. Ok. Kością porządnie trzeba tutaj zagiąć. Różyczka, piesek woła na mnie jedzenie. Cześć, Monisio. O, Martusia, tutaj ten. Chyba ty kółka, nie? Zalinkowałaś? Fajnie, że je poszukałaś. No, bo ja kiedyś też właśnie oglądałam i widziałam, że są na sklepie. Z czarnym to jest taki kłopot, że nie widać dobrze. Tutaj. Piesek woła na mnie jeść. O, to taki głodomor jest. Czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj raz zbuduję. Ojej. Taki głodomor, że jak już czas przychodzi na jedzenie, to nie daje spokoju. Okay, żeby to bardziej mi tu pracowało. O, jest, jest fajnie. Żeby nie było takie sztywne. Tina, musisz poczekać. Idź do pęciulka, pęciulek ci da. Chyba nie da rady. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że tu wszystko dobrze. Że tu wszystko dobrze. I teraz sobie tutaj chusteczkę jakąś. O. Że wszystko dobrze odłożyłam. Wiecie co, będę musiała was chyba na chwilkę zostawić i wsypać karmę, bo drapie mnie normalnie tymi łapkami. No i zaraz, dobrze. Tak, sprawdzam, czy wszędzie jest równiutko. No już chyba muszę wziąć inny klej, żeby was tutaj nie przytrzymywać. Skleję to, dobra? I zaraz pójdziemy. Tak? Zmarzę. Musiałam chyba wyczyścić ten pędzelek. Może przy okazji wezmę mokre chusteczki, bo nie mam w co palce. Mam tu taką starą chusteczkę, ręcznik papierowy, że aż wstyd pokazywać publicznie. Dobra. I mamy taką kieszonkę. I to będziemy nakładać. Sprawdzimy, czy ja tutaj dobrze... Ej, a tego nie mam tutaj. Ho, ho, ho. Tego nie mam tutaj. Ściętego. I to będziemy sobie tu nakładać. O, właśnie w ten sposób. Dobra. Tu nam wszystko... pasuje, więc na chwilkę, na chwileczkę, momencik, po prostu was zostawię. No chodź, dostaniesz, chodź. Już pędzę do was. Przynajmniej trochę gimnastyki mi się tutaj. O. I wszystkie tak samo będziemy tutaj przyklejać.
sobie jeszcze raz zbiguję tą kością właśnie naszą skrapkową, dlatego że ona ma tutaj taką wąską tutaj tą część i bardzo fajnie wchodzi w tą szparę i fajnie tak nam biguje, wiecie? Wywalczyła, tak! Ona nie odpuści! Co ty? Jak się odwrócimy, siedzimy i odwrócimy się do niej plecami, to nas drapie po plecach. Ale to takie, wiecie, drapanie, że aż, kurczę, dziurę by wykopała. To taka cwaniara. I tutaj każdą właśnie tą część każdą tak przycinam. Właśnie dlatego, żeby nie nam nie wystawało. Tutaj jeszcze poprawię sobie te bigi, żeby one były bardziej elastyczne, nie? Także szykujcie się, bo będziemy ten kalendarz robić. Ja na pewno go zrobię, tylko muszę go zaplanować, bo wiecie, jak tak zacznę na żywo robić, to na pewno coś schrzanie, bo jeszcze nie robiłam. I właśnie ja mam ten kincz cały, wiecie, do tego spinania. Ale no wiem, że nie każdy ma, więc zrobimy sobie na tych metalowych kółeczkach, żeby każdy mógł wykorzystać pomysł. Dobra, to zrobiłam, nie? Obcięłam, dobra. Nożyczki świetne, naprawdę nadają się do cięcia wszystkiego. Przycinam to. Teraz chyba chce jej się siku, ale to już niestety tutaj pan Ciulek niech tam działa. Będzie słyszał na pewno. To od razu sprzątamy, żeby nie było bałaganu. I tak tutaj takie mam ciemne truszko od tego czarnego papieru. Tak, Bartuś, będą maty wyciągane. Maty będą wyciągane na pewno, bo po prostu, no tak jak wspominałam wcześniej, ja bardzo lubię wykorzystywać każdą tą taką, wiecie, zakamarek, żeby jak najwięcej tych zdjęć tutaj wlazło. Mogłam sobie męża okulary wziąć w sumie, nie? Do dołu. Dobra, bo jeszcze ten czarny to już zupełnie, tam ślepa jestem, jak nie wiem. Dobra, weźmiemy inny klej, żeby wam tutaj nie czuchać. Będą maty. A, i nie wzięłam tych chusteczek, no tak. Dobra, weźmiemy sobie ten drugi. W zestawie jeszcze jest drugi, więc wykorzystuję ten drugi, żeby był czysty, bo bym musiała po prostu tamten wytrzeć. Unoszę, żeby sobie maty nie pomazgać. Sprawdzam, czy tutaj jest wszędzie równo. I teraz mogę kością przyłożyć.
Mam nadzieję, że Was nie zanudzę tym sklejaniem tych stron. No, ale te strony wkleimy i baza nasza będzie gotowa. No, tak właśnie przypuszczałam, że dosyć dużo czasu nam zajmie. Dlatego nie planowałam ozdabiania. Ale sprawdzę, na kiedy ja mam ten album do zrobienia. No, zobaczymy. Zobaczymy, może coś wymyślimy. Albo po prostu zdjęcia jako inspiracji wrzucę. To coś wymyślę na pewno, żeby zaprezentować Wam, jak wyszedł końcowy efekt. Jest kolejna. Tak. Masz rację. Można tak ładnie sobie jakiś uchwyt zrobić, jakieś kółeczko, albo na przykład na wstążce. I to jest dodatkowe miejsce, nie? Do wykorzystania. Ja w ogóle jak tak robię albumy i robię tak, no nie... Po prostu pracuję od rana i wtedy nie ma nikogo w domu. Jak robię albumy, to bardzo się tak, wiecie, skupiam i koncentruję. Jest taka totalna cisza. Ja bardzo uwielbiam taką ciszę. Nie wiem, jak to u Was jest. Włączacie sobie radio, jak pracujecie? Albo telewizor, albo nie wiem, co tam jeszcze można włączyć. Jakieś podcasty słuchacie, albo jakieś audiobooki. Zawsze jak planujecie taki album, bo to jest tak naprawdę album na zdjęcia 10 na 10, ale no jak wspominałam też, żeby weszły też takie 15 na tradycyjne, tak? Takie najbardziej uniwersalne 15 na 10, no to warto jest sobie zrobić taki właśnie ten margines, żeby jak okleicie tą bazę i te strony papierem tutaj, zresztą skleję, bo zaraz mi tu wyschnie klej. Jak sobie okleicie tutaj takie zawsze 2 mm, czy tam o 3 mm po prostu mniejszą kartkę wycinam. Jak wy byście sobie tutaj, może mam tutaj gdzieś jakąś taką. Tutaj na pewno coś jest. Weźmiemy sobie, strapki mi ze sklepu. Jak sobie okleimy, to żeby jeszcze tutaj dodatkowo była rameczka, żeby chociaż troszeczkę wystawała zawsze ten papier, nie? Żeby nie zakrywać zupełnie sobie. Żeby to po prostu nie było tak, że wkleicie zdjęcie. Tutaj jest Justynka, nie dopiero będzie próbować, więc dlatego tak tłumaczę. Wiem, że tutaj jest część osób, która doskonale wie, jak to robić. Ale są też osoby, które nie wiedzą, które dopiero zaczynają taką przygodę, tylko szukam zdjęcia, wiecie? Dziś miałam tu taki malutki album, mój, taki prywatny. O, jest. Jest. O, jak macie... No nie wiem, czy tutaj mam coś takie, żeby mogło wam coś pokazać. O, na przykład takie tutaj zdjęcie. Takie. Ja mam taki album na takie maleństwa, na takie malutkie zdjęcia. Ale chodzi o to, żeby ta... Jeżeli będziecie planować swój album, wielkość albumu, tak? Bo to jest taka moja wielkość, nie? Ja tutaj to sobie obliczyłam. Żeby nie planować, że jest do samego końca, tylko żeby był papier. I jeszcze, żeby było takie miejsce właśnie, gdzie wystaje nam
Może nawet, wiecie, może się nawet dwa mieścić, nie? No tutaj jak na tej kartce, no to by było cztery takie małe zdjęcia, bo to są takie zdjęcia wielkości, jak wychodzi Wam z Instaxa, nie? Wymiary tej karty, tu jest, żebyśmy nie wiecie, nie ten, tu jest 12 centymetrów, a tutaj jest wysokość na 17, nie? Ale ta pierwsza z tymi skrzydełkami, tutaj skrzydełko ma 2 centymetry, i tu po tej stronie ma 2 cm, czyli ten większy kawałek musi mieć 19, 21 cm, czyli na długość kartki w sumie, nie? A proszę bardzo, proszę bardzo. O, mam nadzieję, że tutaj w miarę logicznie to wytłumaczyłam, o co chodzi, nie? O, ale Barto, no odpocząć też trzeba, no, potworzysz jak wrócisz do domku, odpocząć też trzeba. My mieliśmy wakacje zaraz na samym początku wakacji, wiecie, tak. I tak troszkę, tak powiem Wam, no, zaś później by się przydało jeszcze, nie, ale no niestety, niestety, czas nie pozwolił. Dobra, tu chyba przygładziłam, nie? Przygładziłam to, czy nie przygładziłam? Zrobiłam, czy nie zrobiłam? Dobra, no i właśnie, Bartuś, tutaj jest ta kieszeń, że jak ja to przymocuję, to tutaj jeszcze będziemy mieć tą kieszonkę, takie schowki, nie? Różne, że będzie można sobie tą matę tutaj na zdjęcia wrzucić. Dobra, trzymamy. I nie wzięłam sobie, zobaczcie, jaki mam tutaj usmarowany ten klej. Paluszkiem mogłabym też rozetrzeć, ale wtedy paluszek jest brudny. Tak się nauczyłam do tych pędzli. Bardzo się cieszę, że je kupiłam, bo właściwie. Ok, tutaj mamy jeszcze dwie te. Ach, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, kobieto. Tutaj jak macie ten big i tak przesuniecie tą kartkę, to on tak jakby, wiecie, taki był taki ogranicznik, więc ta karta, ona powinna się tutaj ładnie Wam, widzicie, że za każdym razem, nie, jak złożę, to tutaj jest równiutko, więc to bigowanie jest takim hamulcem, że jak przyłożymy, to tutaj wystaje, wyschnie, nie będzie widać. Do brzegu. Do brzegu też jest warto posmarować. Ostatnia i pokażę Wam, jak wkleić tą stronę, jak ja wklejam tą stronę, o może tak się wyrażę, i na co zwrócić uwagę, klejając kolejną. I co, i baza będzie gotowa, nie? Widzicie, o tutaj jak ja sobie tak przesunę, to tutaj ta linia bigowania, ona mi tak, jest taki akurat moment, że dalej ta kartka nie idzie.
przycięłaś sobie też patułki, tak? Wiesz co? Bo ta jest lepsza. Tutaj jest klej, ale o, zobaczcie, widzicie, jak to sobie, o, ściągniecie jeszcze tak do końca, nie wyschło, o, ale wystarczy, o, obrać sobie z tego kleju i ona będzie czysta. Jeszcze nie jest do końca wyschnięte, ale jak do rana, o, ładnie odchodzi, tu w ogóle nic nie jest, więc tu nie ma szansy, żeby to kiedykolwiek się okleiło, nie? To takie, wiecie, długowieczne, nie? Ale jeszcze coś Wam podpowiem. Parę groszy, naprawdę. Zastanawiałam się, czy to naprawdę będzie zdawało egzamin. Ale wzięłam sobie ostatnio ze sklepu takie coś. To jest mata na takie, wiecie, jak kładziecie gorące rzeczy, na przykład kobiety, prostownicę do włosów, albo lokówkę, jeśli używacie. Ale ja to wykorzystuję do pistoletu, do kleju na gorąco. I wiecie, jak nawet tutaj gdzieś nakapię ten klej, to to odchodzi tak fajnie, jak właśnie z tego pędzelka. Ja nie wiem, ale to nie było drogie. Ja jestem po prostu zachwycona tym i jeszcze na dodatek pasuje mi do mojej maty. Więc już zupełnie jestem zadowolona. No, tak Wam powiem, podpowiem, bo tutaj wystaje i mi się przypomniało, jak skubałam ten pędzelek silikonowy. I ten jest fajniejszy, bo on ma tutaj właśnie takie wgłębienie i bardzo fajnie się nim rozprowadza klej. Tą pierwszą przycięłaś, aha, czyli tą? Tą zaokrągloną? Grażynko, czy tą? Okrągłą, czy tą wklęśniętą? Dobra, przyklejam ostatnią stronę. Ale tutaj jakby ktoś właśnie robi zakupy, to ja polecam, wrzućcie sobie do koszyka, jest naprawdę mega ta mata. Jest naprawdę niedroga, więc za te pieniążki naprawdę warto. Jest jeszcze szara i jest chyba jeszcze taka niebieska, czy turkusowa, już teraz nie pamiętam, ale chyba... Aha, ciebie to wgłębienie wynerwiało, no proszę, a mi się tak wygodnie w tym robi, widzicie, zobaczcie, no to zależy jak leży, nie? U kogo? Jak komu pasuje? No. Cały czas powtarzam, że każdy z nas jest inny i nie każdemu musi się podobać wszystko, nie każdemu musi, wiecie, nie każdemu musi odpowiadać sprzęt, każdy musi sobie dopasować do swojego czego? Sposobu wykonania, czy jednemu pasują nożyczki z ząbkami, a drugiemu znowuż nie. Prawda? I trzeba sobie radzić. Dobra, czyli tak. Smaruję z jednej i z drugiej strony skrzydełko. A jeszcze jak dokończę album i będę tutaj zdjęcia albo samej bazy, też może zdjęcia Wam wrzucę, ale chyba bez sensu, nie? Jak dokończę i wrzucę Wam zdjęcia, to powiem Wam, czy zmieniłam ten uchwyt, czy nie. Byłaś na dworku? Tak? I teraz tak, ja zawsze zwracam uwagę na to, żeby jeżeli mam na przykład od tej strony, tutaj widać, że czyli ta kartka bez tych skrzydełek była przyklejana z tej strony. Jeżeli ja przyklejam ją przodem, to zwracam uwagę na to, żeby każda ta kartka była przyklejana przodem. Jeżeli przykleję tak, to zwracam uwagę na to, żeby zawsze była przyklejona w ten sposób. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Żeby po prostu ten schemat zachować, nie? Żeby to przyklejone było zawsze pod spodem. Albo zawsze na wierzchu. Dobra, kleimy, bo mnie zaraz tutaj wyschnie. Czyli co tutaj mamy? Czyli mamy
Tu będzie na wierzchu. Tutaj mam troszkę odkleju, ale to nic nie szkodzi, bo tu będziemy wszystko zaklejać. Prosto. Przede wszystkim, żeby było prosto przyklejone, żeby nam nie poszło z ukosa. Jeżeli pójdzie Wam z ukosa, to znaczy, że macie krzywo zrobiony uchwyt Hidden Hinge. Zawsze można tutaj troszkę pomanewrować jeszcze, nie? Wygładzamy. I jest strona z kieszonką. I teraz, jak mocujecie drugą, czyli jest na wierzchu. Dobra, żebym sobie uszykowała. Jak mocujemy drugą i trzecią i czwartą, przymierzyłam. Poczekajcie, wiecie co? Muszę troszeczkę przyciąć jeszcze bardziej. Zawsze jak, zanim przykleicie, to warto sobie też przymierzyć, bo tutaj czasami po prostu wystarczy pół milimetra i tutaj mamy, o, czyli można to sobie zawsze skrócić i wtedy nie ma problemu, po co wciskać na siłę, lepiej jakby to łaciutko szło, nie? O, i już jest elegancko. I teraz jak przyklejam, to zwracam uwagę na to, żeby tutaj te strony, ja muszę sobie wstać, żeby tutaj te strony ładnie się schodziły, nie? I jak przełożę, to też, żeby były równo, więc trzeba to tak równo. Jeszcze dzisiaj widziałam tak właściwie na tym, na tutaj gdzieś na przykład, jak jest gdzieś Wam się dotknie klej, to, to nie trzeba się przejmować, bo to wszystko będzie papierem jeszcze skrapowym zasłonięte, więc nic nie szkodzi. No i przyklejamy tak kolejne strony. To już pójdzie, mam nadzieję, gładko. O, i teraz sobie przymierzę. I ten akurat pasuje, nie? Nie musimy się tutaj... O, ale mi ręka zapiszczała. Ktoś chce. Aha, Marylka. Jeszcze raz, bo nie czytam. Aha, głębienie cię wnerwiało, Grażynko, to już wiem. Tak, tak, Bartosz, to jest właśnie fajne. Ja bardzo jestem tolerancyjna, naprawdę jestem bardzo tolerancyjna. Nie jest bardzo ciężko wytrącić z równowagi. Naprawdę musi się ktoś postarać. I ja właśnie też tak uważam, że to jest fajne, że jesteśmy inni, że lubimy coś innego. Wiecie, żeby się szanować. Nie? Ja to tak, wiecie, nie wiem, no może mój wiek tak przeszło z wiekiem i nie wiem dlaczego. Ale taka jestem bardzo. A może ta ashwaganda mi pomaga, którą biorę. Nie wiem. W każdym bądź razie, no tak. No tak mam. Ok. A, nie przymierzyłam. Widzicie, trzeba przymierzyć. Jeszcze dalej czytam.
A, kiniaty duże, no widzisz, a ja te wolę te mniejsze. Chociaż tych dużych, całkiem dużych, tych takich normalnych nie mam, bo wiecie, mam dwie pary z ząbkami. Uwielbiam ząbkami. Ząbkami te nożyczki. Mam te małe, bez ząbków. Jeszcze. Jeszcze mi brakują tylko te duże. No może kiedyś kupię, tylko ja mam taką, wiecie, drobniejszą tą rękę i te mi bardzo odpowiadają, nie? Z tą mniejszą sprężynką. No właśnie, większość woli te mniejsze. O, Marylka tutaj pisała coś, już czytam was. A wiesz, Marylko, że ja taki pomysł miałam, ale wydaje mi się, że na jednym, jeszcze jeden live by był za mało. I tak mówisz? Mówisz tak? To najwyżej zrobię sobie drugą bazę, bo ja przyznam się, że ja po prostu mam zamówiony ten album. I mówię, wykorzystam, upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Tutaj też gdzieś mi się. Ale wiecie co, widziałam te. Bardzo się rozpraszam, ale zaraz wrócę do tematu. Widziałam na sklepie gumkę do kleju. I sobie ją też kupię, bo muszę wypróbować. Dobra, dobra. Marylka tutaj rzuca pomysł, czyli będę myśleć na ten temat. Tak, Bartuś, masz rację. Widać tą różnicę, bo to gdzieś mi się Holender klej wydobywa. Widać tą różnicę, tak, masz rację. I bardzo prawdopodobne, że to poprawię. Wiesz, tylko muszę sobie zamówić ten papier. Wiesz, Marylko, bo ja to robiłam tutaj z takiego, bo mi zabrakło. Nawet widzę, że tutaj jest, o coś tutaj jest, się dzieje, ale zabrakło mi po prostu papieru. Nie zwróciłam uwagi, że nie mam 190 z tego, tylko mam 250, a 250 jest po prostu za gruba na taki uchwyt. I dlatego tak zdecydowałam. No ale że ja jestem ciapa, no to niestety, no muszę sobie jakoś radzić. Nie, Bartuś, wiesz, ja to wymienię sobie. Ja mam sposoby swoje, ja sobie to wymienię. O, Klaudia, hej, hej. A zobacz, jaki fajny tutaj ten, z brokatem taki. O. Nie będziemy tutaj wklejać takiego tego, bo tu po prostu, no wydaje mi się, tak jak mówiłam wcześniej, że taki papier się nie nadaje. On jest za cienki i zbyt delikatny, nie? Ale no możemy pomyśleć nad tym. Ja to sobie poprawię. Ja sobie to poprawię i możemy pomyśleć, tak jak mówi Marylka, żeby dokończyć go na kolejnej live. No bo widzicie, że tutaj jest. Tak, jeszcze dwie strony nam zostały do wklejenia. Ja je sobie tak włożę, jak już tutaj rozmawiamy na ten temat. Zwracam uwagę znowu, żeby to było w tą stronę. I tak, tutaj akurat Bartek ma rację i się z Bartkiem zgodzę, że tutaj jest widać tą różnicę, nie? To nawet taki szary. Widać, jakby to był szary. No ale musiałam wam pokazać, no, jak już obiecałam i wpisałam. To wiecie, nie, planów nie chciałam zmieniać na ostatnią chwilę. O, i tutaj mamy tak, nie? O, jest równiutko. Jak równo się wam strony układają, to znaczy, że ten uchwyt jest równo wklejony. Tak, śliczne to płótno. Ja tutaj Kinga namówię, żeby ona sprowadziła je do sklepu. No, także co? Nie będę na razie wklejać tych dwóch kart, nie? Bo będę wymieniać ten środek. Ale sam sposób robienia jest ok, nie? Sam sposób i sama metoda jest ok. Tylko ja po prostu użyłam
złego. Już mówiłam na początku, że to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale no chciałam Wam pokazać. W każdym bądź razie, Marylka... Tak, 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 tak. Kinia tutaj się stara i w ogóle dba o nas jak mama. Taka nasza mama to jest skrapowa. No, jak o coś poprosimy, to też się stara, żeby było na sklepie. Mówimy, Kinia, nie ma was do boksa. Kinia załatwia boksy. Nie ma kleju. Kinga zamawia klej, więc tutaj taka nasza skrapowa mama. No dobra, na dzisiaj kończymy. Straciłam wątek. I byśmy sobie zrobili maty i może jakieś kieszonki bym zaplanowała. Chcielibyście, żebyśmy zrobili całość? Bo sami widzicie, że sama baza zajęła nam 2 godziny, nie? Więc jeszcze jakbyśmy mieli tutaj rozbudować tą bazę i okleić i zrobić tutaj... chciałam trochę złota tutaj dodać, ale zobaczymy. I okleić to nam to naprawdę dużo. Kinia chce. Dobra. Ja, mówicie i macie. Nie ma sprawy. To ja sobie zrobię jeszcze jeden taką samą bazę, bo po prostu nie pamiętam, na kiedy mam to zamówione, wiecie? I wiecie, nie mogę się tak ociągać, a jak przełożymy to jeszcze na kolejny i kolejny, to 3 miesiące będę to robić. A na pewno potrzebny jest wcześniej. Zapewniam Was. No dobra, to dzisiaj będziemy kończyć. Chciałam też robić ten kalendarz, bo bardzo, wiecie, zbliża się, nie? Nowy rok. To może zrobimy, albo może na przykład w październiku zrobimy album, a w listopadzie zrobimy kalendarz. Kinia, co ty mówisz? Dla ciebie zostawić ten? Tak? Chciałaś ode mnie w prezencie? Na gwiazdkę? Co? Co ty myślisz? Tylko szefową zapytam i już Wam tu mówię wszystko. Zresztą będą te wydarzenia, to zrobię, tak, muszę zrobić drugi, no. Poczekam na odpowiedź Kini i już się z Wami żegnam i już Was puszczam wolno, bo już też pewnie na jutro się szykujecie do dzieciaki, do szkoły, do pracy. Zrobimy w październiku drugą część albumu. I jeszcze jakbym nie zdążyła, to byśmy sobie zrobili w listopadzie, a w grudniu byśmy sobie zrobili kalendarz, albo w październiku drugą część, a w listopadzie kalendarz. Tak. Dobra, mam zgodę od szefowej. Dobra, macie to. Dobra. A dzięki, Bartuś, że byłeś. Dzięki za towarzystwo. No dobra. A, no tak, Bartosz ma urlop, ale wiesz, no trzeba korzystać z tego urlopu, a nie tam będziesz tam, wiesz, cały wieczór oglądał tutaj, co się dzieje, nie? Trzeba wyjść gdzieś. Dobra, listopad kalendarz. Okej, super. Super, to dziękuję Wam bardzo za towarzystwo i że byliście ze mną. I do zobaczenia. Pa, pa!